Cześć. Ja nazywam się Marcin Kuźbik i jestem studentem trzeciego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, konkretnie na specjalności Dziennikarstwo Muzyczne. Skoro spotkaliśmy się w tym miejscu, to znaczy, że jestem również absolwentem Tarnogórskiego Staszica. Liceum kończyłem maturą w maju 2018 roku i uważam, że czas nauki w nim był jednym z najprzyjemniejszych momentów mojej edukacji. Mówię tak, ponieważ mam na uwadze nauczycieli i znajomych, których miałem możliwość spotkać w tamtym okresie. Szkoła to przede wszystkim ludzie, i to właśnie dzięki nim Staszic był dla mnie miejscem, które otworzyło mi oczy na wiele kwestii i nauczyło obserwowania rzeczywistości nie tylko z wygodnej dla mnie perspektywy. Ogromnie ceniłem sobie możliwość edukacji i samorealizacji na płaszczyźnie poznawania tego, co inne i nie wpisujące się w schemat. Swoboda w działaniach i myśli, którą jako uczniowie dostawaliśmy, była zdecydowanie czymś wyjątkowym. Studia dziennikarskie to zdecydowanie studia praktyczne. Rzadko kiedy mierzymy się z grubymi naukowymi książkami i w dużej mierze to od nas samych zależy, jakie wartości i umiejętności wyniesiemy z uczelni. Dzięki temu mogę pozwolić sobie na dodatkową działalność poza studiami. Od kwietnia 2018 roku wspólnie ze znajomymi organizujemy w Tarnowskich Górach cykliczne otwarte spotkania pod nazwą Pralnia. Kiedyś po prostu doszliśmy do wniosku, że nie ma u nas jeszcze miejsca dla młodych twórców zajmujących się szeroko rozumianą sztuką. W ramach odzewu na naszych spotkaniach dostaliśmy od młodych Tarnokurzan przeróżne formy sztuki. Od poezji i prozy, przez fotografie i malarstwo, na muzyce i filmach kończąc. W zeszłym roku wspólnymi siłami z Tarnogórską Fundacją Kultury i Sztuki udało nam się zebrać pracę, zredagować i wydać tomik ze sztuką, która pojawiała się na naszych spotkaniach. Również w zeszłym roku we wrześniu wraz z grupą Zapalonych Tarnogórzan udało nam się zorganizować pierwszą edycję festiwalu Żywe Srebro. Pomysł raczej zaskoczył, ponieważ obecnie jesteśmy w momencie przygotowywania jego drugiej edycji, w ostatnich miesiącach miało miejsce kilka innych wydarzeń bazujących na samym formacie Żywego, a od niecałego miesiąca, bo od początku marca, tworzymy również Żywe Srebro Podcast, przy którym pracuję jako majster odmontowania. Sztuki montażu nie nauczyłbym się nigdy tak dobrze, gdyby nie akademicki radiolus, którego członkiem jestem od półtora roku. To miejsce dało mi pojęcie o tym, w jaki sposób funkcjonują stacje radiowe, jak wygląda ich struktura i współpraca między redakcjami. Redakcja Kultury, ponieważ to w tej udzielam się najczęściej, pokazała mi, jak mocno zróżnicowane są pasje ludzi wokół nas. Po raz kolejny nie sama instytucja, ale ludzie w niej pracujący, otworzyli mi oczy i pokazali świat z innej, nieznanej perspektywy. Wybrane przeze mnie liceum oraz sam profil dały mi ogrom możliwości. Jeżeli Tobie również zależy na podobnych wartościach, ścieżce rozwoju i wielu nowych możliwościach, podczas rekrutacji wybierz Staszica.